Witam Was bardzo serdecznie ze strony Kamil Szczepański. Tutaj będziemy pokazywać właśnie, a raczej ja będę Wam pokazywał, jak zweryfikować autentyczność srebra. Tutaj mam wyroby srebrne. Na przykład taki pierścionek. Można zobaczyć już tutaj po cechach, nie wiem czy to kamera uchwyci, że jest to srebro próby 925. Autentyczność. Lecz jeśli nie mamy pewności, to można to sprawdzić prosto cieczą chromową, zwaną także cieczą pobierszą do sprawdzania srebra. Tutaj mam taką ciecz właśnie, kosztuje od paru do parunastu złotych na internecie. Więc nie jest to jakiś gigantyczny wydatek. Tutaj zaś mam ciecze pobiercze do złota. Każdy numer jest do innej ilości karatów. Prawda? Zakładam oczywiście maseczkę, gdyż sama ciecz pobiercza jest dosyć ostrożrąca podobno dla ciała oraz może się później nieciekawie poczuć. Coś podkładamy pod to. Mi kamień pobierczy dopiero idzie, więc użyję kory brzozy, która również się nada. To jest takie w sumie tylko dla pokazania, że w zasadzie nie trzeba się wykosztowywać, żeby mieć coś właśnie pod te testy. Zwykła kora brzozy. Zacznijmy może od tego, tutaj jest taki wisiorek z pokazanym lotosem ze sterlinga. Oni głównie produkują ze srebra, z tego co widziałem. I chcemy sprawdzić, prawda? Najlepiej nad chusteczką otwierać. O. Tutaj wytrzemy wokoło, żeby nie nakapało. I tak. Teraz postaram się przybliżyć, ile tylko dam radę. O, dobrze widać. Więc mamy taką ciecz. Nakładamy kropelkę. Na to. Ona sama jest pomarańczowa, a jak widać zmienia kolor na czerwony. To znaczy, że jest to srebro. Gdy zmienia kolor na czarny, to rzecz jasna byłoby to coś zupełnie niezwiązane z srebrem. Czym chyba ciemniejszy kolor, tym mniej srebra w tym. Tutaj mamy próbę 925. Piękny, krwisto-czerwony kolor w tym wyrobie. Wycieramy go chusteczką. O. No, jest taki. To jest stare srebro, więc będzie widać tu krople, najwyżej się go przeczyści potem. O, żeby było dobrze widać. Prawda? W tym innym miejscu wygląda jak nowy po prostu. Sprawdźmy też resztę wyrobów. Tym razem taki oto pierścionek z onyksem również jest pokazany, że jest srebro, więc sprawdzimy to. Dobrze widać? Dobrze. Widzimy czerwony kolor, czyli jest to srebro. Przy próbowaniu złota wygląda to zupełnie inaczej, gdyż po prostu wtedy, jeśli kolor ciemnieje, takie cieczy, do złota, to tym mniej jest mniejszej próby złota, prawda? Jeśli staje przeźroczysty, to jest to złoto w 100%, w sensie, że jest to na pewno złoto. Jeśli robi się czarny, to jest to po prostu nic nie związanego ze złotem. Tyle. Niestety złota nie mam na stanie, więc nie będę miał jak pokazać tych cieczy. Chociaż o tym, jeśli napiszcie w komentarzach, również chętnie odcinek nagram. Jeśli mnie gorzej słychać teraz, to przepraszam bardzo, lecz mam na twarzy maskę, więc też siłą rzeczy będzie gorzej mnie słychać. O. Weźmy tutaj oto taki pierścionek ładny. Prawda? O. Czy dobrze widać czerwony kolor? Bierzemy teraz szmatkę. I wycieramy. Tutaj wręcz odwrotny efekt uzyskaliśmy. Czyli srebro nieco pociemniało. Będę musiał to potem wyczyścić po prostu.
Tutaj taki mały naszyjnik, prawdopodobnie jakiś mikrorubin jest w środku. Więc sprawdźmy. Jak widzimy, już po chwili zmieniła ciecz kolor na czerwony. Czyli jest to srebro. Każdy z tych elementów biżuterii sobie sprawdzimy dla pokazania. Dobra, tak to wezmę, żebym mógł wziąć jakkolwiek do ręki i doczyścić. Proszę. Teraz taki oto pierścionek z białym kwarcem. Są stare pierścionki bardzo. I sprawdźmy gdzieś w tym miejscu. Kolor jest dosyć ciekawy, taki czerwonawy. Znaczy nie aż tak, jakbym się spodziewał. Zobaczymy jeszcze w innym miejscu, dla pewności. O, gdzieś tutaj, ponieważ no też ma punce, więc powinno to być srebro. O, teraz widać dobrze, że jest taki ciemnoczerwony kolor. O, proszę. Kolejny pierścionek, tym razem z mini rubinem. Taki najprostszy pierścionek. O. Niestety tutaj z tego co widzę punc nie widać, więc akurat zweryfikujemy, czy jest to na pewno srebro. O, jak widać przybrało czerwony kolor, czyli jest to srebro, pomimo braku punc. W ten sposób będziecie mieli niemal pewny licznik własnych szkoł, plus jeszcze wszystkim musicie wziąć to pod uwagę, że czasem, jak na przykład idziecie w Young Silver, będziecie musieli odrobinę takiego wyrobu po prostu zetrzeć, w sensie, że na przykład pilnikiem zrobić mały otwór, i do niego wrzucić tą ciecz, w razie gdyby było posrebrzane, ponieważ jeśli będzie z zewnątrz pokryte cienką warstwą srebra, to wyjdzie, że to srebro, ale w środku już nie wyjdzie. Dlatego w takich momentach, jak kupujecie srebrne łyżki, zestawy i tym podobne, lepiej jest właśnie w ten sposób postąpić. Za jakiś czas od znajomego pożyczę również 1 uncję złota w moncie bulionowej, aby Wam pokazać, jak wygląda. To będzie dokładnie australijski kangur. A tutaj mamy kolejny wyrób ze srebra. To akurat ja rozmontowałem. Samo gniazdo jest ciekawe i będę się uczył takie wykonywać. Więc sobie zostawiłem je, a reszta poszła na przetop. No i moim zdaniem najładniejszy pierścionek ze wszystkich tutaj. Szmaragd i cyrkonia. Według tego jest to srebro. A czy na pewno? O tym się przekonamy zaraz. O, jak ładnie od razu przyjęło taki intensywnie czerwony kolor. Aż miło popatrzeć. No i to już wszystkie w sumie elementy biżuterii. Prawda? A nie, jeszcze mam jeden naszyjnik ze srebra. To myślę, czy go przetopić, czy może sprzedać. Tego niestety jeszcze nie wiem. O, taki oto naszyjnik. Weźmy jakimś środku, dajmy na to. O. I widzimy, od razu zabarwiło się na czerwono. Piękny czerwony kolor, wręcz królewski czerwony. I w ten sposób mam pewność, że jest to srebro. A czemu? Ponieważ byłem z tym naszyjnikiem wcześniej u jubilera profesjonalnego i to zwykle jest o srebro, więc tutaj nie muszę nic
nacinać. O, trochę więcej statywu. A więc zgodnie z tym, co mówiłem, wiecie teraz, jak najlepiej jest weryfikować srebro. Wielokrotnie może wam to pomóc. Oj, wielokrotnie. I przede wszystkim nie jest to drogi koszt. W przeciwieństwie do udania się zdecydowanie większy niż gdybyście, znaczy mniejszy koszt jest z tej cieczy, niż gdybyście mieli z każdym razem chodzić do jubilera sprawdzać. Czyli raz za sprawdzenie produktu weźmie 10 zł, 20 zł. Tak za każdym razem. Za każdy wyrób. A tak to zapłacicie paręnaście złotych, pójdzie wam taka ciecz i to starczy na dużą ilość produktów. Szczególnie jak chcecie właśnie bawić w Young Silver, ale również możecie sprawdzać monety bulionowe, co tylko chcecie, jeśli macie wątpliwości co do autentyczności wyrobu. Więc w sumie to by było na tyle. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania oraz udostępnienia filmu, aby zwiększać zasięgi. Gdyż jak wiadomo, YouTube nie za bardzo lubi małych twórców i po prostu będzie nam ucinał nieraz zasięgi, jeśli chodzi o wyświetlanie filmów w różnych miejscach, jak różne karty czy proponowane. A więc na razie, cześć!